No dobra. Jaskinie, komu to na co? Tytuł trochę mylny, bo taki improwizowany na tamten moment. Za bardzo tutaj odpowiedzi na to pytanie nie uzyskamy, aczkolwiek może ktoś bardziej zaciekawi się tematyką jaskiń, speleologii, ich odkrywaniem i ich zwiedzaniem, więc no, niewykluczone, że może ktoś ruszy po Polsce czy tam dalszych częściach świata i będzie je próbował zwiedzać. Co to w ogóle jest jaskinia? Jest kilka pojęć. Taką najprostszą, taką najbardziej powszechną jest ta mówiąca, że to naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach, które umożliwiają człowiekowi jej penetrację. Natomiast samo odkrywanie i eksploracja, a także dokumentowanie oraz naukowe badania jaskiń to nauka o nazwie speleologia. Wiele osób pewnie czasami zadaje sobie pytanie, no dobra, to czym jest w takim bądź razie grota albo pieczara? No niestety pytanie jest tutaj trochę ma prostą bardzo odpowiedź, bo to tak naprawdę są synonimy tego samego słowa. Ogólnie jaskinia to słowo pochodzenia słowiańskiego, a nawet starosłowiańskiego, w języku czeskim jaskinę, a w ukraińskim jaskinia. Prawdopodobnie słowo pochodzi od niezachowanego przymiotnika jesk, który dawniej oznaczał miejsce wydrążone. Natomiast grota to z włoskiego lub z francuskiego zapożyczenie. Oba te słowa, grotta i grotte, mają swoje pochodzenie z łacińskiego słowa krypta. Pieczara natomiast to wschodniosłowiańskie zapożyczenie z języków takich jak rosyjski, bułgarski, macedoński nawet, ale też rumuński. W języku rumuńskim notabene jaskinia oznacza pestera. Wszystkie te słowa przed II wojną światową były bardzo znamiennie stosowane nawet w naukowym nazewnictwie, ale po II wojnie światowej w ramach porządkowania nazewnictwa postanowiono stosować jedynie słowo jaskinia jako te najbardziej takie słowiańskie, najbardziej polskie, albo też można było stosować słowo schronisko. No i słowo grota uznano za synonim jaskini lub schroniska. Schronisko zatem jest to widna, to jest uwaga ten warunek, widna w całości jaskinia. Oprócz schroniska do jaskiń zalicza się także inne rodzaje próżni skalnych, jak nyża, szczelina, komin, studnia, tunel, okap, a także okno skalne. Nyża jest to zagłębienie w skalistym terenie, mające co najmniej takie rozmiary, by mógł się w nim zmieścić człowiek, przynajmniej w pozycji zgiętej. Dawniej też stosowano słowo nisza, ale obecnie wyszło ono z użycia. Szczelina to natomiast rozwarte pęknięcie skał, wąska, wydłużona próżnia skalna. Szczelina może mieć od kilku milimetrów lub nawet do kilku metrów, a słowo samo szczelina występuje w nazwach wielu jaskiń i schronisk, na przykład szczelina w Ryguru. Komin to odcinek jaskini od jej stropu w górę pionowo lub prawie pionowo i warunek od góry zamknięty. Czasami komin może nie być górą zamknięty i wcinać się w wyższe piętra jaskini, łącząc się z nimi. Jeżeli to połączenie jest na tyle szerokie, że może przez niego przycisnąć się człowiek, wtedy mówimy o studni. W speleologii słowo studnia używa się w różnych, na różny sposób. Może to być mianowicie pionowy lub prawie pionowy odcinek jaskini.
Może to być również rodzaj jaskiniowego korytarza o pionowym rozwinięciu, a może to być mająca pionowe ściany próżnia o głębokości kilka razy większej od średnicy. Większe studnie o szerszych rozmiarach czasami określa się nazwą otchłani. Tutaj mamy zdjęcie tak zwanej studni wazeliniarzy. Najgłębszej studni w Polsce to jest 230 metrów ma głębokości i mieści się w jaskini śnieżnej studni w Tatrach. Okap natomiast to płytkie zagłębienie w ścianach skalnych, przypominające zaczątkowe formy jaskiń. Tu właśnie widzimy taki właśnie jakby wyglądający jak okap, czyli taka jakby taki zadaszenie nad jakąś przestrzenią w skale. Tunel to rodzaj prawie poziomej jaskini, a także schroniska, przypominający wyglądem no po prostu tunel. Warunek jest otwarta na obu końcach, dość prosta i ma jednolity przekrój. Okno to może taki no najmniej jaskiniopodobny twór. To po prostu otwór w ścianie skalnej, skałce, a nawet grani. Opisując jaskinię, używa się następujących informacji. Długość jest to suma długości wszystkich poznanych korytarzy, studni i kominów. Rozciągłość to największa odległość między skrajnymi punktami znanymi w jaskini. Głębokość to różnica wysokości pomiędzy najwyższej położonym otworem jaskini a jej dnem. Denivelacja to różnica wysokości pomiędzy najniższym a najwyższym punktem znanym w jaskini. Stosuje się też takie pojęcia jak wysokość otworów, czyli wysokość, na jakiej znajduje się wejście do jaskini względem poziomu morza, wysokość otworów nad dnem doliny, czyli wysokość otworów względem punktów w dolinie, ponad którym znosi się jaskinia, i ekspozycja otworów, czyli kierunek, w który zwrócony jest otwór jaskini. Wśród wielu rodzajów jaskiń, częstszymi, najbardziej rozpowszechnionymi są takie rodzaje jaskiń jak krasowe, pseudokrasowe, lawowe, grawitacyjne, wietrzeniowo-erozyjne, a także tektoniczne i koralowcowe. Najpospolitszym typem jaskiń, bo aż dochodzącym do 90% wszystkich jaskiń na świecie, to są jaskinie krasowe. Powstają one w wyniku procesów krasowych, czyli chemicznego i mechanicznego oddziaływania wody na skały krasowiejące. Co to są w ogóle skały krasowiejące? Są to skały rozpuszczalne, czyli grupa skał osadowych, w których dzięki ich stosunkowo łatwej rozpuszczalności w wodzie mogą zachodzić procesy krasowe. Do takich skał zaliczamy m.in. skały węglanowe, czyli wapienie, dolomity. Dolomity to takie solidniej, drobniej zbudowane wapienie, a także ewaporyty, czyli halityty, gipsy i anhydryty. Halityty to nic innego jak sól kamienna. Najważniejszym takim procesem chemicznym tworzącym jaskinie jest proces rozpuszczania skały węglanowej. Odbywa się to w dwóch tak jakby procesach. Najpierw węglan wapnia, z którego jest zbudowana skała, ulega rozpuszczeniu w tak zwanym kwasie węglowym. Tutaj mamy tak jakby już oddzielny proces, czyli woda łączy się z dwutlenkiem węgla, tworząc bardzo słaby kwas węglanowy i w wyniku czego tworzy się
wodorosól, czyli CaHCO3 dwa razy wzięte. Natomiast ta sól, jako że ma dużo większą siłę rozpuszczania, dalej drąży skałę, po drodze wytrącając z siebie poprzednio rozpuszczony węglem wapnia, czyli naszą skałę węglanową, a także uwalniając do powietrza wodę i dwutlenek węgla, efektem czego ten dwutlenek węgla dalej oddziałuje z naszą skałą węglanową, dalej produkując jeszcze większe ilości wodorosoli i tutaj znowu proces się powtarza. Gdy już wiemy, jak chemicznie zachodzi ten proces, na tym obrazku tutaj możemy zaobserwować liczby 3 i 4, to są nasze te miejsca, gdzie zbiera się ta nasza wodorosól, czyli ta nasza woda, która tak naprawdę rozpuszcza tą skałę. Wiadomo, że w skałach, skały to nie są nigdy jednolite monolity, tylko jest wiele pęknięć, szczelin, tąpnięć i właśnie w te szczeliny, w te tąpnięcia zbiera się ta nasza woda wzbogacona wodorosól, rozpuszczając tę skałę, tworząc korytarze, a także ujścia tych korytarzy, które są właśnie na tym obrazku zaznaczone liczbą numer 2. Jest to w tym przypadku wyjście z jaskini. Co tu jeszcze mamy? Aha, 6 to jest ślepa dolina z ponorem. Ponór to jest miejsce, gdzie ze skały wychodzi ciek wodny. Natomiast wywierzysko jest to miejsce, gdzie ten ciek wodny wpada. W jaskini można zaobserwować mnogość form krasowych, tak zwanych nacieków. Są to stalaktyty, stalagmity, kolumny, stalagnaty, a także makarony. Makarony, jak tutaj widzimy na tym zdjęciu, są to takie bardzo drobniutkie, bardzo cieniutkie igiełki, będące tak naprawdę prekursorami każdego stalagmitu. Jak to się tworzy? Gdy kropla wody ścieka po suficie i odkleja się od niego, zostawia po sobie niewielkie ilości tego rozpuszczonego węglanu wapnia, czyli naszej skały. Gdy to robi, zostawia osad w kształcie okręgu na suficie. Gdy ten proces powtarza się wystarczającą ilość razy, warstwy się nakładają, tworząc taką rurkę, która właśnie wygląda jak makaron. Gdy zajdą odpowiednie warunki, żeby w którymś momencie taki makaron, bo jest pusty w środku, zakończył się, zasklepił się na końcu, wtedy kropla zmuszona jest ściekać obok, pogrubiając ten makaron, już tworząc stalaktyt. Inną formą nacieku jest draperia. Tutaj mamy przykład nacieku, gdzie kropla ścieka po ścianie, a nie po suficie. Po drodze oczywiście rozpuszczając naszą skałę i magazynując materiał naniesiony gdzie indziej, tworząc właśnie takie przekomiczne, przebajeczne nacieki, harmoniki, takie jakby pianki. Inną formą dosyć często spotykaną w jaskiniach jest perła jaskiniowa. Tworzy się ona w zbiornikach wodnych, gdzie woda z sufitu lub ze ściany skapuje, nieustannie mącąc wodę i
gdy taka woda właśnie z rozpuszczonym naszym węglanem wapnia trafi na jakiś okruch, jakiś paproch albo jakiś inny przedmiot właśnie znajdujący się w tej wodzie, oblepia go właśnie tym węglanem wapnia, tworząc charakterystyczne kule zbudowane z czystego kalcytu o nazwie właśnie perły jaskiniowe. W jaskini w wielu formach, w jaskini kresowej przede wszystkim, w wielu formach można głównie zaobserwować kolory biały i przezroczysty. Są to oznaki, że nasz naciek nie jest niczym wzbogacony, niczym zabrudzony. Wtedy ma właśnie kolor biały. Żółty, pomarańczowy, czerwony, a nawet rdzawo-brunatny oznacza, że są w tym nacieku obecne związki żelaza. Natomiast brunatny, granatowy, a nawet czarny oznacza obecność jonów manganu w nacieku. Inną formą klasu obok krasu węgla wonnowego jest kras solny i gipsowy. Niestety, z uwagi na swoje bardzo, na to, że jest bardzo nietrwały i szybko eroduje, nie wykształcają się w nim zbyt dużej ilości ciekawych form. Nadmiar złego kras gipsowy pęcznieje poprzez łatwe wchłanianie wody. Tutaj właśnie mamy na obrazku jaskinię Skorocicką. Jest to gipsowa jaskinia kresowa położona w pobliżu Skorocic w województwie świętokrzyskim na terenie rezerwatu przyrody Skierocice, 50 km na południowy wschód od Kielc. Inną formą jaskini jest jaskinia pseudokrasowa. Wykazuje ona pewne podobieństwa morfologiczne do jaskiń krasowych, z tym, że rola wody w ich powstaniu jest inna. Polega na wymywaniu mniej odpornego materiału skalnego, a pozostawianiu tego, który nie poddał się erozji. Dość często mianem jaskiń pseudokrasowych określa się wszystkie rodzaje jaskiń wtórnych, które powstały w wyniku procesów innych niż krasowe. I tutaj mam jeszcze przykład jaskini pseudokrasowej, mianowicie jest to Grota Mechowska koło Pucka. Powstała ona poprzez rozpuszczanie wapienia i spajanie nim warstw piasku, tworząc charakterystyczne twory piaskowe, wynikiem czego jaskinia ma charakter labiryntu. Kolejny rodzaj to jaskinie lawowe. Są to jaskinie najczęściej powstające w czasie krzepnięcia lawy wulkanicznej. To znaczy przez jej wypłynięcie spod zakrzepłej już powierzchniowej skorupy, pozostawiając próżnię po dużych pęcherzach gazów wulkanicznych. I tutaj widzimy tunel lawowy w hawajskim wulkanicznym parku narodowym. Można nawet zauważyć na bokach, a w szczególności na prawej stronie, do jakiego poziomu ostatnio była lawa. Innym rodzajem jaskiń są jaskinie grawitacyjne. Powstają one w wyniku ruchów masowych, takich jak spełzywanie, osuwanie, obrywanie. Są to najczęściej jaskinie szczelinowe albo osuwiskowe. Tutaj przykładem jest jaskinia Zimna Dziura koło Lwówka Śląskiego. Innymi rodzajami są też jaskinie tektoniczne, czyli powstałe w wyniku ruchów tektonicznych, jaskinie wietrzeniowo-erozyjne, czyli takie, które powstają podczas erozji wiatru, a także erozji wody, czyli takie na przykład jak tworzą się na brzegach mórz. A także jaskinie koralowcowe, czyli powstające wraz z rozwojem raf koralowych. Rekordy.
Najgłębsza ze wszystkich jaskiń na świecie jest jaskinia Wieriowkina w Gruzji, Abchazja. Ma ona głębokość około 2212 metrów. Najdłuższa natomiast jest jaskinia Mamucia, a raczej zespół jaskiń Mammoth Cave w USA o łącznej długości około 651 km. Tak, rzęd wielkości nie jest tutaj pomylony. Ma naprawdę, jest o ponad 100 km dłuższa niż odcinek z Warszawy do Berlina. Największa natomiast jest jaskinia Sun Dong w Wietnamie. Ma ona 9 km długości łącznie i kubaturę, czyli łączną objętość 38,5 milionów metrów sześciennych. Największa sal tej jaskini ma ponad 5 km długości, 200 metrów wysokości i 150 metrów szerokości, a jej dnem płynie podziemna rzeka. Ma ona nawet w pewnym odcinku plażę zdolną pomieścić pole namiotowe dla blisko ponad 50 osób, a także w jednym miejscu zmieści się średniej wielkości jumbo jet. Znaczenie jaski. Było to naturalne schronienie dla ludzi pierwotnych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a także dzikimi zwierzętami. Zadziwiają i pociągają ludzi swoim pięknem, a zarazem tajemniczością podziemnego świata, czyli speleotrekking, nurkowanie jaskiniowe, a także stanowią obszar badaczy dla geologii i takich nauk pokrewnych jak archeologia, paleontologia czy biologia. Ze względu na dosyć specyficzne warunki, takie jak brak dostępu do światła, czy stały mikroklimat, brak wahań temperatury, czy duża wilgotność, w jaskiniach życie jest dosyć specyficzne. Rośliny mogą występować jedynie w przyotworowych partiach jaskini. Są to najczęściej mchy, paprocie albo glony. Głębiej można spotkać też grzyby i bakterie. Ze zwierząt spotykanych w jaskiniach można wyróżnić stygobionty, troglobionty. Są to organizmy występujące tylko w jaskiniach i wodach podziemnych. Przykładem jest tutaj odmieniec jaskiniowy. Jest to gatunek blisko spokrewniony z salamandrą. Stygofile, występujące w jaskiniach i w zbliżonych warunkach siedliskowych, w glebie pod kamieniami, czyli na przykład pająki. Tu mamy przykład sieciarza jaskiniowego. Stygokseny, czyli wykorzystujące jaskinie tylko czasowo jako ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych albo określonej porze doby czy roku, czyli wszystkim dobrze znane nietoperze. Tychotroglobionty, czyli takie, które dostają się do jaskini całkiem przypadkowo, czyli są to na przykład chrząszcze, głównie te biegające, czyli biegaczowate. Na zakończenie chciałbym wszystkim polecić stronę Jaskinie Polski. Gdyby ktoś był, tutaj mamy pokazane na mapie wszystkie jaskinie Polski mniej więcej. Gdyby ktoś był w okolicy i chciał sprawdzić, czy może gdzieś znajduje się jaskinia, może sobie na tej stronie sprawdzić. Wszystkie jaskinie są opisane. Wiele więcej informacji na niej jest zawartych, nawet niż na tej prezentacji. Dziękuję za uwagę. Może zechciałbyś, Arku, nam jeszcze powiedzieć, w jakich jaskiniach sam byłeś, jakie polecasz do odwiedzenia? No na pewno mogę polecić te jaskinie, w których byłem. To jest na przykład szereg jaskiń na terenie, Boże, jak to się nazywało? No, jak się nazywa ten park narodowy, w którym byliśmy na Słowacji? Słowacki Raj, właśnie.
szereg jaskiń Słowackiego Raju, czyli jaskinia Dobrzyńska, jaskinia Lodowa. Można też zwiedzać wiele pomniejszych jaskiń, które są tylko pomnikami przyrody, jak na przykład Chwawnej Skale, też ją odwiedziliśmy. Jest to, z tego co kojarzę, dosyć wysoko położona jaskinia, bo Chwawna Skala to jest drugi chyba najwyższy szczyt Słowackiego Raju. W jakich jeszcze jaskiniach byliśmy? No w Rumunii odwiedziliśmy jedną jaskinię. Jak ona się nazywała? No nie pamiętam. No z takich bardziej okazałych, takich już bardziej znanych jaskiń, to marzy mi się odwiedzenie tej jaskini największej na świecie w Wietnamie. No, jest ona imponująca, nawet imponuje samymi liczbami. W Polsce jest też wiele jaskiń do odwiedzenia, mianowicie już chyba wszystkim znana jaskinia Raj czy jaskinia Śnieżna. Sporo też jaskiń jest w Bieszczadach, co może wiele osób nie wiedzieć. Dwie jaskinie, no prawie jaskinie, jedna tak naprawdę nie jest jaskinią, ale też jest ogólnie obecna w spisie jaskiń. Dwie jaskinie są bardzo blisko Rabe. Jeśli ktoś ma chęć ją znaleźć, może ją bez problemu odszukać na wcześniej podanej przede mnie stronie. No i to w sumie tyle. To jeszcze jedno pytanko ode mnie. Gdzie możemy teraz pojechać czwórkowo, żeby zobaczyć jakąś ciekawą jaskinię? Bez... jaki może mamy tutaj zasięg? Myślę, że Europa może być. O kurde. W Serbii jest sporo jaskiń, wcale nie ustępujących tymi w Rumunii, w Czechach czy w Polsce. No bliżej są Czechy. W Czechach jest też sporo jaskiń do obejrzenia. Jest nawet parę jaskiń niedaleko Trójmiasta. Jedną nawet pokazałem tutaj na prezentacji, mianowicie, może jak się nazywała, ta koło Pucka. Czekaj, zobaczę. Groty Mechowskie, tak. Dosyć ciekawe, one są takie wytworzone na kształt labiryntu. Wychodzi na to, że jak w Rumunii byliśmy, to właśnie wiele jaskiń tych nawet bardziej ciekawych nie odwiedziliśmy. No niestety taka była trasa. To może jak kiedyś będziemy mieli okazję zrobić inną, taką uzupełniającą trasę w Rumunii, to można się tam zapuścić. Jest też parę jaskiń na wschodnim wybrzeżu morza w Rumunii. Tam też jest parę jaskiń. W Sudetach jest dużo ładnych jaskiń. To a propos właśnie, gdybyśmy się wybierali do Czech, tam można pozwiedzać i po stronie czeskiej, i po stronie polskiej. Mianowicie w masywie Śnieżki jest co najmniej chyba dwie są jaskinie. No to chyba tyle. Widzę pomysłów dużo, teraz tylko czas to zrealizować. Pojawiła się Serbia, już były też pomysły wyjazdu na Serbię, więc kto wie, czasy się może troszeczkę kiedyś zmienią i się wybierzemy. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania do Arka?